wspomniałaś, że zamknęłaś już pewne etapy w swoim życiu. Czy na przykład zdarza ci się, no bo nie ukrywam, że bardzo dużo teraz w internecie pokazuje Jakub i jego żona. Czy ty w ogóle jesteś z dala od tego? Jestem totalnie z dala od tego. Każdemu życzę bardzo dobrze. Cieszę się z tego, że każdy jest szczęśliwy, że każdy sobie przerobił pewne etapy w swoim życiu, że odnalazł swoje szczęście. I myślę, że w życiu to jest najważniejsze, żeby każdy podążał swoją drogą i drogą, która daje mu to, co on oczekuje. Więc no, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Co, bo oni też, nie wiem czy wiesz, przeprowadzili się do Warszawy. Jak na przykład byłaby sytuacja, że na siebie wpadniecie, to myślisz, że udawałabyś, że go nie znasz, czy raczej po prostu powiedziałabyś cześć? Wiesz co, myślę, że powiedziałabym cześć, dlatego że uważam, że z czasem i ze wszystkim, co się dzieje w twoim życiu, ten żal, to wszystko mija. Jakby na obecnym etapie swojego życia skupiam się na tym, co dobre. Więc uważam, że trzeba dzielić się dobrem, miłością do drugiego człowieka, pomimo tego, co było. Myślę, że to jest budujące w życiu drugiego człowieka, to daje siłę. Więc no, znamy się, tak? Więc dlaczego miałabym nie powiedzieć cześć? Może to by coś, wiesz, może by po prostu byśmy się pogodzili, wiesz o co chodzi. Byłabyś na to gotowa? Wiesz co, myślę, że już na tym etapie tak. Już. Wiesz, mając poukładane swoje życie, myślę, że gdybym ich spotkała na drodze, to nie mam totalnie nie mam w sobie żalu. Myślę, że po prostu przerobiłam to z swoim terapeutą, przerobiłam to wszystko, co było we mnie, co mnie gnębiło i co dawało mi jakiś żal. Jestem na innym etapie, więc jestem z siebie dumna. To jest piękne, co mówisz. My trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki i obyś zawsze była szczęśliwa. No wiesz co, no, szczęście to jest takie pojęcie względne, nigdy nie wiadomo, co się w twoim życiu wydaje. Myślę, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemny szacunek, dlatego ja zawsze staram się teraz bardzo wysyłać dużo miłości do drugiego człowieka i tym się dzielić z każdym, kogo spotykam na swojej drodze, bo myślę, że to jest bardzo budujące i daje dużo siły drugiemu człowiekowi. No i tyle.